Sylwester w Gdyni jest wyjątkową okazją, żeby organicznie, namacalnie może doświadczyć sztuki tworzonej na instrumentach żywych. Zarówno my, jak i Bowska, Organek i Wacos Malcolm tworzą w czasie rzeczywistym rzeczy, które będą definitywnie, można by powiedzieć, prowokowane przez publiczność, przez energię publiczności, przez zachowania publiczności. Stąd też interakcja, multimedialne pokazy, które również przygotowaliśmy podczas naszego występu, które będą skupione na historii Gdyni, na mieszkańcach i mieszkańcy będą aktywną rolę, jak i wszyscy, którzy oczywiście przyjadą na Sylwestra również z innych rejonów Pomorza, Polski, a może i świata. Oni będą materiałem, może powiedzieć też takim materiałem plastycznym, budulcem naszego koncertu. Także w tym roku bardzo chcemy zakończyć obchody naszego dziesięciolecia, które przeżywamy na, może by powiedzieć, czymś wyjątkowym, na takiej interakcji, ostatecznej interakcji właśnie z widzami, można by powiedzieć. Więc w naszym zaciszu studia siedzimy, próbujemy nowych rozwiązań i najprawdopodobniej będzie to zupełnie nowe otwarcie również na następne 10 lat Kiev Office. Gorące gitarowe rytmy, mocna perkusja, która będzie zachęcała do rytmicznego podskakiwania albo do dzikich pląsów, ażeby rozgrzać się w tą chłodną sylwestrową noc. No i oczywiście teksty zanurzone tutaj w miejskiej mitologii, jak i w nastroju, można by powiedzieć, takich futurystycznych Kaszub, futurystycznego Pomorza i Gdyni.